W ostatnich tygodniach z całą pewnością wzrosło zainteresowanie amerykańską polityką w Polsce. Śledziliśmy na bieżąco wyniki wyborów, sprawdzaliśmy potencjalne możliwości fałszerstwa, studiowaliśmy nawet prawo konstytucyjne, ale to wszystko były zainteresowania, nazwijmy to, hobbystyczne. To, co się liczy z polskiej perspektywy, to jaką politykę wobec naszego kraju i wobec całego regionu przyjmie następny amerykański prezydent. I o tym będzie w dzisiejszym Klubo Tygodniku. Zapraszam do oglądania. Jednym z pierwszych pytań, jakie państwa Europy Środkowo-Wschodniej mają wobec każdego kolejnego amerykańskiego prezydenta, brzmi: jaki jest jego stosunek wobec Rosji? Pamiętamy, że Barack Obama obejmował urząd, mając nadzieję na poprawienie stosunków z Moskwą. I stąd jego koncepcja resetu, która niestety skończyła się wielkim rozczarowaniem w 2014 roku, kiedy to Rosja anektowała Krym, zaatakowała Ukrainę. Z kolei, kiedy do władzy dochodził Donald Trump, wielu obawiało się, że może to być prezydent nadmiernie prorosyjski. Prezydent, który z uznaniem wyrażał się wcześniej o Władimirze Putinie, mówił o tym, że NATO jest przestarzałe i obstawiał, że amerykańskie wojska należy wycofać z Europy. Wiele z tych najczarniejszych obaw się nie ziściło, a dziś trudno mówić o Trumpie jako o prezydencie szczególnie prorosyjskim. A jaki będzie Joe Biden? Przecież to właśnie Biden był wiceprezydentem u Baracka Obamy w czasie niesławnego resetu. Biden też w czasie kampanii wyborczej wielokrotnie mówił o tym, że chce poprawić stosunki Stanów Zjednoczonych z Europą Zachodnią, a to przecież może oznaczać na przykład mniej zdecydowany opór przeciwko Nord Stream 2. No i wreszcie już na początku swojej kadencji Biden będzie chciał uzyskać pewne porozumienie z Rosją dotyczące przedłużenia traktatu New Start, traktatu regulującego zbrojenia nuklearne. Tutaj ten traktat został podpisany również w pierwszej kadencji Baracka Obamy. Biden natomiast jeszcze w swoich senackich czasach duży nacisk kładł na ograniczenie zbrojeń nuklearnych. Wydaje się więc, że będzie starał się ten kompromis z Rosją uzyskać. Czy to oznacza, że nowy prezydent będzie dużo wobec Rosji łagodniejszy? Wydaje się to wątpliwe. Już w czasie kampanii wyborczej Biden mówił o Rosji jako o przeciwniku, podczas gdy o Chinach mówił tylko, że są konkurentem. Bardzo ostro krytykował władze na Kremlu za próbę otrucia Aleksieja Nawalnego, a w oświadczeniu przygotowanym przez jego sztab dla Polaków przypominał, że w 2014 roku jako wiceprezydent zdecydowanie opowiadał się za rotacyjną obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce, co miało odstraszać potencjalną rosyjską agresję. W tym samym oświadczeniu sztab Bidena pisze też o tym, że Biden jako prezydent będzie się sprzeciwiał budowie Nord Stream 2, które już w 2016 roku określał jako fundamentalnie złe. Warto też pamiętać, że podobny stosunek do Rosji prezentuje nominowany przez Bidena na sekretarza stanu Antony Blinken, który jeszcze w czasach administracji Obamy, kiedy to Blinken był najpierw zastępcą doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, a później zastępcą sekretarza stanu, wtedy już opowiadał się za izolacją Rosji na arenie międzynarodowej jako najskuteczniejszą formą presji na Moskwę. Blinken w tym roku krytykował też Donalda Trumpa za pomysł wycofania amerykańskich wojsk z Niemiec, nazywając tę decyzję głupią i złośliwą, a także strategiczną porażką osłabiającą NATO, pomagającą Władimirowi Putinowi i szkodzącą Niemcom, naszemu najważniejszemu sojusznikowi w Europie. Trzeba też dodać, że demokraci na pewno nie zapomnieli zawodu, jakim był dla nich ten reset z czasów Baracka Obamy. Nie zapomnieli też o rosyjskiej ingerencji w poprzednie wybory, która zdecydowanie im zaszkodziła. Należy też dodać, że zarówno demokratyczni kongresmeni, jak i senatorzy poparli sankcje wobec Nord Stream 2. Te sankcje były elementem NDAA, czyli takiej corocznej ustawy zatwierdzającej budżet militarny Stanów Zjednoczonych. Ustawy, która zazwyczaj przechodzi przy bardzo mocnym, ponadpartyjnym porozumieniu i nie inaczej było w 2019 roku, kiedy te sankcje były przegłosowywane. Należy też pamiętać, że dla Joe Bidena i dla Antonego Blinkena
kwestie praw człowieka, praworządności, demokracji będą dużo ważniejsze niż dla poprzedniej administracji. Już, jak wspominałem, Biden krytykował Rosję za próbę otrucia Aleksieja Nawalnego. Tego rodzaju krytyki najprawdopodobniej możemy spodziewać się więcej, czasem połączonej również z sankcjami, i to także każe sceptycznie patrzeć na szansę jakiegoś nowego amerykańsko-rosyjskiego resetu. Na tej kwestii promocji praw człowieka, praworządności, demokracji warto się zresztą chwilę dłużej zatrzymać, bo to naprawdę może mocno odróżnić tę nową administrację od poprzedniej, od administracji Donalda Trumpa. Donald Trump uważał, że zbyt głośne szermowanie amerykańskimi wartościami to tylko rodzaj hipokryzji, z której później często trzeba się tłumaczyć. On sam w swojej polityce wyznawał tę maksymę, którą wygłosił podobno kiedyś Henry Temple, wicehrabia Palmerston, o tym, że Wielka Brytania nie ma stałych sojuszników i stałych wrogów, ma tylko stałe interesy. I takie interesowne podejście do polityki zagranicznej cechowało również administrację Trumpa. Mieliśmy tu do czynienia z pewnym pragmatycznym realizmem, co z kolei skutkowało tym, że na przykład Donald Trump i jego administracja mogła przymykać oczy na to, jak Chińczycy traktują Ujgurów, czy jak Arabia Saudyjska podchodzi do kwestii praw człowieka. W przypadku Joe Bidena już wiemy, że najprawdopodobniej będzie zupełnie inaczej. Biden w trakcie swojej kampanii podkreślał wielokrotnie, że Stany Zjednoczone powinny powrócić do tej polityki wartości, że powinny nie tylko rządzić za pomocą siły, ale przede wszystkim siły przykładu, a więc nie tylko example of power, ale też power of example. I tego właśnie po administracji Bidena możemy się spodziewać. Niektórzy sceptycznie nastawieni powiedzą, że przecież frazesy nie są w polityce niczym nowym i to, że jakiś polityk je wygłasza, niekoniecznie musi się przełożyć na to, jaką polityką będzie się kierował. Natomiast to jest tylko w części prawdziwe stanowisko. To oczywiste, że nawet najbardziej idealistyczni politycy muszą się czasem zgodzić na zgniły kompromis albo wybrać interes swojego kraju ponad głoszonymi wartościami. Tylko że nawet jeżeli się na to zdecydują, to koszt takiej decyzji będzie dla nich o wiele większy, niż gdyby na ich miejscu był polityk wyznający bardziej pragmatyczne i transakcyjne podejście do polityki międzynarodowej. Analogicznie, konserwatysta również może się rozwieść, albo korzystając z ostatniego przykładu, pójść na gejowską imprezę, ale konsekwencje dla jego wizerunku będą dużo poważniejsze, niż gdyby na podobne działanie zdecydował się jego liberalny kolega. Dlatego moim zdaniem należy zwrócić uwagę na wartości głoszone przez Joe Bidena czy Antonego Blinkena. One będą wpływać nie tylko na relacje amerykańskie z Rosją, ale też na przykład relacje z Polską czy z Węgrami. Podczas drugiej debaty prezydenckiej, czyli tej właściwie nie debaty, kiedy kandydaci wystąpili niezależnie od siebie, Joe Biden w jednym zdaniu wymienił Polskę, Białoruś, Węgry i inne państwa, gdzie nasilają się praktyki autorytarne czy totalitarne. You see what's happening in everything from Belarus to Poland to Hungary and the rise of totalitarian regimes in the world. W oświadczeniu, o którym wspominałem wcześniej, sztab Bidena pisał z kolei o tym, że nowy prezydent zadba również o rządy prawa, a także o rozwój w kwestii praw człowieka. Te różnice wynikające ze stosunku do wartości widać również w reakcji Trumpa i Bidena na protesty na Białorusi po sfałszowanych wyborach. Donald Trump w obliczu tych protestów zachował się powściągliwie. Amerykańskie media nawet krytykowały go za nadmierne milczenie w tej sprawie. Można zgadywać, że prezydent nie chciał naruszyć pewnej normalizacji, która wydarzyła się pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Białorusią. Od 2020 roku, od tego roku Amerykanie sprzedają Białorusinom swoją ropę, uzupełniając w ten sposób lukę powstałą po tym wstrzymaniu dostaw z Rosji. Również w 2020 roku w kwietniu Donald Trump nominował ambasadora, który ma trafić do Mińska. Jest to pierwszy amerykański ambasador w Mińsku od 2008 roku, kiedy to Białoruś w odpowiedzi na amerykańskie sankcje wydaliła amerykańskiego ambasadora.
dyplomatę. Ta normalizacja być może zostałaby utracona, gdyby prezydent bardziej zdecydowanie opowiedział się po stronie protestujących. Zupełnie inaczej zachował się Biden, który w obliczu protestów na Białorusi opublikował oświadczenie, w którym napisał, że żaden przywódca, który torturuje własnych obywateli, nie może mówić o prawowitości swojej władzy. Takie postawienie sprawy może zapowiadać, że Biden chce wrócić do wcześniejszej polityki Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, w 2006 roku, jeszcze pod rządami administracji Busha, Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Białoruś w związku z wyborami, które wówczas zostały najprawdopodobniej sfałszowane. Dwa lata później te sankcje zostały jeszcze zaostrzone i utrzymane przez cały okres rządów Baracka Obamy, kiedy wiceprezydentem odpowiedzialnym również za politykę wobec Europy Środkowo-Wschodniej był właśnie Joe Biden. W swoim oświadczeniu Biden domaga się przede wszystkim pokojowego przekazania władzy na Białorusi, ale też uwolnienia więźniów politycznych czy nowych, sprawiedliwych, w pełni transparentnie przeprowadzonych wyborów. Ale o ile w miarę łatwo można zrekonstruować, jaka będzie polityka Bidena względem Białorusi, o tyle dużo trudniej odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądała jego polityka względem Ukrainy. Kwestia ukraińska wypłynęła zresztą w wyborach amerykańskich 2020 roku, a nawet nieco wcześniej, za sprawą telefonu prezydenta Trumpa do Wołodymyra Zełenskiego, w którym to telefonie Trump starał się uzyskać dowody potwierdzające zaangażowanie w nielegalne działania Joe Bidena. Joe Biden miał się zaangażować na Ukrainie, starając się odwieść ukraińskie władze od śledztwa antykorupcyjnego, które mogło objąć jego syna Huntera. Wszystko oczywiście w czasach administracji Baracka Obamy, kiedy to Biden był wiceprezydentem. Dowodów na tę opowieść zbyt wielu i zbyt przekonujących nie zobaczyliśmy. Zobaczyliśmy natomiast impeachment prezydenta Donalda Trumpa, który ze swojej strony próbował nadużyć swojej władzy, by właśnie tego rodzaju śledztwo na ukraińskich władzach wymusić. Natomiast tłem dla całej sprawy było rzeczywiste zaangażowanie Bidena na Ukrainie w czasach jego wiceprezydentury. Biden Ukrainę wielokrotnie odwiedzał, angażował się też mocno w antykorupcyjne procesy na Ukrainie, które miały przybliżyć to państwo do Zachodu. No i niektórzy mają nadzieję, że właśnie taką rolę wobec Ukrainy Biden może odegrać teraz jako prezydent. W związku z tym nie brakuje optymistycznych głosów mówiących o tym, że wybór Bidena to dobra wiadomość dla Ukrainy, choć z drugiej strony pojawiają się też głosy sceptyczne mówiące o tym, że administracja Obamy niespecjalnie pomogła Ukrainie w czasie kryzysu krymskiego, a sam Obama nie kwapił się, by wysyłać siły zbrojne Stanów Zjednoczonych czy jakąkolwiek pomoc militarną dla Ukrainy w kontekście jej konfrontacji z Rosją. Na koniec jeszcze jedna kwestia. Trójmorze. To jest inicjatywa, która powstała przy wydatnym wsparciu administracji prezydenta Trumpa i powstaje pytanie, czy pod rządami Bidena utrzyma te amerykańskie poparcie. Wiele wskazuje na to, że tak, już w toku kampanii wyborczej Biden pozytywnie wyrażał się o Trójmorzu. Wydaje się, że jego administracja widzi w tej inicjatywie szansę na to, żeby popierać rozwój całego regionu, by znaleźć tutaj przestrzeń dla sprzedaży amerykańskiego gazu LNG, ale być może nawet znaleźć pewną równowagę dla koncepcji chińskiej pasa i szlaku. Taką tezę postawił niedawno na Twitterze Michael Carpenter, doradzający Bidenowi w kwestiach polityki zagranicznej. W tym odcinku celowo niewiele mówiłem o potencjalnej polityce administracji Joe Bidena wobec Polski, bo o tym mówiłem już więcej w jednym z poprzednich klubotygodników, ale myślę, że nawet z tego, co przedstawiłem tym razem, można sporo wniosków dla Polski wyciągnąć, no chociażby z faktu sceptycznego nastawienia tej administracji wobec Rosji, krytyki wycofywania amerykańskich wojsk z Europy, sceptycznego stosunku do Nord Stream 2, a pozytywnego stosunku do Trójmorza, tego nacisku na praworządność, demokrację i prawa człowieka, ale także chociażby wsparcia dla protestów na Białorusi. Tutaj wydaje się to stanowisko zbieżne z tym, które prezentuje rząd w Warszawie. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka kwestia polityki, potencjalnej polityki Joe Bidena wobec naszego regionu, nie tylko wobec Polski, stała się dla Was odrobinę jaśniejsza. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak było, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Przede wszystkim subskrybujcie nasz kanał, bo niczego tak nie potrzebujemy jak tego kontaktu z Wami, tego byście wiedzieli o każdym nowym odcinku, jaki się na naszym kanale pojawia. W tym celu warto też kliknąć w ten magiczny dzwonek,
dzwoneczek. Wtedy na bieżąco będziecie otrzymywać powiadomienia, że coś nowego wskoczyło na kanał. Ja niezmiennie zachęcam do słuchania mojego podcastu o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Wybory już za nami, ale wciąż dzieje się dużo, w związku z tym podcast trwa. Link możecie znaleźć oczywiście w opisie poniżej. Zachęcam też do wejścia na portal Klubu Jagiellońskiego, gdzie nie tylko możecie sprawdzić, co jeszcze robimy, ale także wesprzeć nas finansowo, czego niezmiennie bardzo potrzebujemy i za co będziemy Wam bardzo wdzięczni. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.